pandemii COVID, kompetencje cyfrowe tak naprawdę, które powinny być posiadane przez tak naprawdę już każdego pracownika, szalenie przyspieszyła liczba tych kompetencji, które i rodzaju kompetencji, które pracownik powinien posiadać. Nawet powiem szerzej, nie tylko pracownik, ale każdy obywatel. I tutaj widać odzew przedsiębiorstw, które dostrzegają tę szaloną potrzebę, żeby mieć jak najwięcej osób przeszkolonych z kompetencji cyfrowych. Tu wskażę statystyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przeprowadził badanie jeszcze przed pandemią, pytając biznes, dobrze, to czy planujecie zwiększać swoje zasoby IT? Tak, planujemy. 18% odpowiedziało. Po pandemii była już to liczba 66%. W związku z tym szalenie rośnie zapotrzebowanie na osoby z kompetencjami cyfrowymi, właśnie w obszarze także kompetencji cyfrowych i kompetencji właśnie informatycznych. Jakie to są kompetencje? Kompetencje chociażby tego, żeby wiedzieć, że należy weryfikować źródła informacji, należy znać podstawowe takie modele przestępczości cybernetycznej. A dlaczego należy? Dlatego, żebyśmy mogli skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskom. Dostosowanie się do potrzeb rynku pracy jest ogromnym wyzwaniem zarówno administracji rządowej, jak i biznesu, jak i środowisk akademickich, a także szkolnictwa oświatowego. I tutaj w każdym z tych obszarów następują różne działania, a dzisiaj mieliśmy przyjemność ogłosić program Kariera Jutra, który tak naprawdę te środowiska łączy, bo te środowiska spotkały się i w ramach właśnie współpracy między tymi środowiskami biznes, administracja, nauka, oświata mogliśmy stworzyć program stażowy dla 1200 osób, które będą wcześniej przeszkolone przez firmy technologiczne oraz Szkołę Główną Handlową z kompetencji cyfrowych. Mamy nadzieję, że takich programów będzie tylko oczywiście więcej, ale już dziś gratuluję właśnie tym wszystkim zaangażowanym i dziękuję serdecznie właśnie za to, że udało się razem tutaj taką inicjatywę przeprowadzić.